Hola compañeros, mi nombre es Mateo i zapraszam do kolejnego, czwartego już bodajże odcinka z gry World of Battlecry 3 HD Kampania na Iron Modzie, na naszym oczywiście patchu balansującym pod multiplayer, który sobie no, przy okazji testuję na single player. Jak widać, przechodzimy sobie kampanię. Także jeżeli ktoś nie widział poprzednich odcinków, to oczywiście zapraszam, zachęcam, polecam. Jako że grając na trybie z żelaza, gdy nasz bohater zginie, tracimy go permanentnie, nieodwracalnie. Także każda jedna misja może być interesująca, żeby zobaczyć, jak to tam się dzieje, że on tego bohatera nie traci. Nie? No, przecież trzeba zobaczyć. Ja na przykład tak czułem, gdy po raz pierwszy YouTube mi pokazał jakąś grę z Diablo 2 na hardkorze i jakaś osoba tam sobie grała czarodziejką, była już na koszmarze w czwartym akcie na hardkorze i tak się trochę zdziwiłem, że do tej pory nie zginął, aż muszę zobaczyć, co się tam dzieje. No i to był Procjon, tak? Poznałem Procka, to już było dawno, jak on grał tą czarodziejką na hardkorze. No i z ciekawości od samego początku, od pierwszego odcinka, no, normalny poziom trudności, co obejrzałem, żeby zobaczyć, jak on tutaj gra, że on nie ginie. Później doszedłem i w końcu nadrobiłem i obejrzałem cały koszmar i piekło, później tam grał chyba barbarzyńcą i na końcu jeszcze zrobił serię nekromantą, która niestety była na Battle.necie, więc na Hel jak wszedł, to było to dosyć nudne, bo już miał takie tam przedmioty z Battle.netu wzięte. Ale już wracając do Warlordsa. Trzecia i ostatnia część zestawu Pierzastego Węża, która da nam zwiększoną szansę na rzucenie zakręć o 100%, bardzo przydatne przez jakiś czas. Później to sobie oczywiście wymienimy, jak już dorobimy się lepszych statystyk. Mapka jest dosyć wymagająca, bo tu jest dwóch na jednego. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, będzie tutaj sytuacja, w której będzie trzeba zatkać pewną jaskinię naszymi silnymi jednostkami, żeby nic stamtąd nie wylazło, żadne kameleony, żeby stamtąd nie wyszły, żeby nie budowały nic po bokach. Także spróbujemy sobie po prostu to załatwić. Ten już kosztuje 7, bo ma 5 poziom, także troszeczkę niefajnie, no ale no cóż, niech se tak będzie. I spróbujemy to jak najsprawniej zrobić. Mamy już bohatera z nekromancją. Czyli możemy sobie już na starcie przywoływać zombiaki. Co prawda nie mamy 100% szans rzucenia tego zaklęcia, ale nie ma tragedii. Powinno nam się coś tam udać przywołać. Możemy sobie pauzę zrobić. Tu będzie chyba jakaś wiadomość i chyba pułapka na starcie coś nas zaatakuje, z tego co kojarzę, więc ciebie na Cowardly, was tutaj na Cowardly i ciebie od razu tam do przejmowania w sumie. Będzie pułapka? Będzie gadane? Jest. Medalion, szukamy medaliona. Jest na południu w jaskiniach, tak jest. Jest, tak. Poczekaj tutaj. No i nie wydaje mi się. Zabijamy was i zgarniamy skarb dla siebie, tak? Dobra. Będzie naga. Jest tutaj. Dobra. Dumi Zathand, więc no, proszę z Dumi Zathandem tutaj nie podskakiwać do Duma. Bo Dumi Zathand to już... Ciebie wyjątkowo puszczę na bok, żebyś tam jakieś kopalnie szukał. Waszą trójkę tam na dół. Już próbujemy coś tu przywołać. Żebym se przywołał. Mało many. Mogę w sumie wypić. No, już się czuje ten multiplayer dzięki temu. Idziemy w dół. Zabij tę nagę. No. No nie damy rady, trzeba się wycofać. Czyli póki co początek tak średnio wyszedł. No serio, przyjmujesz jedną. Nie zauważyłem. Lipa trochę. No wylazł bohaterem, no ale może kameleonami nie będzie wychodził jeszcze tak szybko.
kamień trzeba by wypełnić, bo coś tu wolno to idzie. Dobra, jakiś sejwik. Może z tym gigantem by było łatwiej. Ale dobra, na razie spróbujemy jednak tutaj na zewnątrz pochodzić. Przejmiemy co możemy, tu są jeszcze dwie kopalnie. Jest mgła wojny na tej mapie? Nie, nie ma. No właśnie, już atakują żywiołowe obrażenia, będzie trochę bolesne. No właśnie. Trzeba szybko dojść do jakichś cieni. Trzeba zabudować te wieże. Zginie on kiedyś? Jejku, ile on obrażeń zdążył zadać tej wieży biednej. Dobra, złoto wypełnione. To się buduje. To niech się jeszcze zbuduje. Postaw ty. Ty postawisz tu jeszcze to. W taki sposób. Dobra. Tu jest kamień jakiś, weźmy. No właśnie, a propos kamienia. Właśnie go zgarniam. Ten kamień, weźcie. Z jakiegoś powodu mam teraz z kamieniem straszne problemy. Nie miałem problemów z kamieniem wcześniej. O nie bij się z nim. On ma odporność na wszystkie fizyki, nie dasz mu rady. Raczej. To jest z tym kamieniem naprawdę bieda. No. Trzeba przyznać, że jest dużo gorzej niż myślałem, że będzie. Który ty masz level? Easy. Znaczy, no nie do końca, bo tu jest elementalista. Aj. No świetnie. Nie! No i śmiertelny. O, ładnie. No nie, ale straciłem też obydwu slayerów. Greater. Dobra, zmieniamy. Swift Blade to jest dobry miecz dla wojowników. Jeden z fajniejszych mieczy na angielskiej wersji gry. Obrażenia plus 10 i attack speed o 30% zwiększony, czyli overall DPS o 30% większe, także jak mamy wojownika, który bije powiedzmy 50 i dodajemy sobie plus 10, czyli bijemy 60, to później jeszcze plus 30% należałoby do tego dodać, czyli jeszcze plus dodatkowe 18 z tych 60, czyli można byłoby w takiej sytuacji liczyć to jako plus 28 do obrażeń. Także jeżeli macie jakąś inną broń, która na przykład daje plus 20 do obrażeń, ale w ogóle atak speedu wam nie zwiększa, no to wyjdzie lepiej. Zależy oczywiście, jakie są wasze pełne obrażenia. No nie będę tego zakładał, nie będę walczył, wolę mieć jednak zwiększoną szansę na rzucenie spela. Ja zniszczę te kopalnie może, zamiast ją przejmować. Bohaterem się tutaj trzeba będzie wrócić. Te trzy możemy zrobić. Trzeba zbudować kolejny cmentarz. Zacząć robić szkielety. Kamień wypełniony, no to do krychy. No tak. Pozwolę sobie odzyskać to i to. A tobą zniszczę sobie krychę. Zdobędę poziom, wyleczę się. Będzie ok. Taki piątopoziomowy olbrzym już może być przyjemny.
Jego umiejętność pasywna. Fira też chyba się wzmocni wtedy, ale tego nie jestem pewien akurat. Zmorfuj. Dobra. No. Dobra, zapis zrobimy i będziemy się bić z nimi. Okej, okay, chodźcie. Bohater słaby, nekromanta jakiś. Okej, okay, poziom zdobyty przez AOE damage. Dobra, dobito. Dobra, przesuwamy się tutaj. Te kameleony tu tam na boki będą chodziły. No, a cóż to za oddział? Nie mówcie mi, że to jest oddział, który został normalnie wyprodukowany. Oni są już w T4? Już T-Rexa zrobili pierwszego? Co? To nie może być prawda. O cholera, jasna. Czy ty mógłbyś... No goddammit. Robi się nieprzyjemnie. I to tak bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Bo jeżeli już T-Rex tutaj przyszedł w tak wczesnej fazie gry. Zniszczcie to. To sobie zacznę też robić, w razie czego to jakąś jajcarnię może. Tu jest złoto, ale złoto też mamy tam po lewej, to ja sobie tam też zacznę wypełniać zombiakami. Kiedy ta klatka? No za chwilę. Dobra, magiczny obrońca. Metalu nie ma. Ale można by tutaj jeszcze jakąś kopalnię wyczaić. O, albo bohatera. To cieniami. Samymi cieniami. Cofaj. Spokojnie. On się niczego nie spodziewa. On zacznie przejmować i wtedy go zabijemy. Nie przejmuje? Dobra, zabijemy. Trudno. Ucieka. Niedobrze. Dobra, nie będę na nim driftował. Już trudno, uciekł. Chciałem go chamsko zabić w trakcie przejmowania, no ale ktoś go tam zabi. To jest z prawej strony coś się zbiera, ale mamy trochę cieni. Chciałbym regen many.
potrzebuję. Nie, niszczcie mi tego. A gdzie jest mój portal? A nie udało się przyzwać na... Fair enough. O, tu sobie radzą ładnie. Dobi. Idź tam. Weź może zabij tego. Ty to dobi. 7 HP. Oj, poziom. Dobra. Okej. Te 4. Tutaj potrzebuję krychy i metalu, więc to na razie nie zrobię. Kamienia mamy za dużo, ale nic z tym nie zrobię. Jakaś transmutacja by się przydała, nie? Ale nie wymyślę czegoś takiego. Jak zniszczycie, to możesz to przejąć. A tam może zniszczać, aż tu jeszcze wieża jest. To, dobra, tam cieniem niszczę, okej. Dosłałbym tam jeszcze z jednego takiego. Niech tam będzie. Dam cię tutaj. A tu już wypełnione. Super. Starczy was. Róbmy sobie kawalerii troszkę. Was tu na magicznym obrońcy. Szkielety. Tutaj nic na razie nie potrzebuję. To bym chciał. To tam wciśnij. Dobra. Idziesz. Cieniem tutaj też. Dobra. Jeszcze jednego do pomocy. Jakiegoś cienia jeszcze. Te cienie. W sumie to tutaj może. Zniszczmy sobie to. Tutaj cień potrzebny. Cofaj. W ogóle jak tam z tą moją... Aha. Jeszcze 2 punkty i będę mógł już mieć robienie nocy. To sobie przejmij. Jeszcze 5 cieni tutaj miałem. Chyba. Ta dwójka niech idzie. Wy się nie wychylajcie. Jest kamień do przejęcia albo zniszczenia. To wejście. Ładnie. Ten ranny to niech się zmieni. Ten też ranny. Ile to wymaga? Dużo. A tu mam te cienie, dobra. To na razie niech one tu defensywnie stoją. Kamienia nie potrzebuje, ta krycha jeszcze nie jest wypełniona. Weźmy tam zombiaczka. Weźmy te cienie tak bliżej tu, gdzie się oni przemieszczają. Metal wypełniony. Ten metal nie jest wypełniony. Tam nic zniszcz. Dobra, i wy tu stoicie. To jest to. Wy tu musicie stać. Dobra, musimy tylko ogarnąć tego zielonego i luz. Już raczej nie będzie z tym problemu. Charyzma. Nekromancja. Jeszcze jeden punkcik i będę mógł już robić sobie noc, bez robienia tego buffa. Tutaj wszystko full. Spróbujmy wypełnić może...
to i to. Ty możesz to przejąć. I tamto. Wytuń na magicznym obrońcy. O Jezu, ale nie liszę. Bug. Wykorzystywanie buga. Nielegalne. Nie polecam. Skowron 5. Tutaj oprócz cieni potrzebujemy jeszcze coś takiego z odpornością na fizyki. Przydałoby się może Dark Mithril. Przydałoby się to. Przydałaby się jeszcze jedna czarna biblioteka. Przydałaby się jajcarnia albo ze dwie. Przydałoby się zwiększać limit. Tu mamy jajcarnię w sumie, ale dobra. Będzie więcej. My hero cannot be under attack. Jak skończysz, to weź to złoto. Dobra, wy tu stoicie, nic nie może stamtąd wyjść. Zrobimy sobie ze dwóch takich. Okej. I lecimy. Super. Dasz radę przejąć, będą bili kopalnie, tak? Mogę zająć ich od tyłu. No, ten jeden tak prawie. No cóż. Podatny na ogień, niepodatny, no, poradził sobie. Jeden sfirowany. Jakby obaj od razu zaczęli do niego strzelać, zasięgiem 12, bez fira, to może nawet by był problem. Dobra, bohcio. No i w sumie wsio. Wszystkich tutaj zebrać. Nic nie może przejść. I gitara. I mapa w zasadzie wygrana. Trochę się zdziwiłem tym pierwszym atakiem, skąd on miał tego T-Rexa, ale to musiał być jakiś początkowy, kupiony ze świty, bo to aż niemożliwe, żeby tak szybko do T4 w takim zamknięciu tam dotarli i zrobili T-Rexa, który wymaga trochę też czasu. Byłbym w stanie sobie wyobrazić Triceratopsa co najwyżej, że z T3 wyszedł już jakoś szybko w miarę, ale no nie tego, nie T-Rexa. T4, Saurus Pen. Nie. Dobra, ładnie. Dobra, możemy pomalutku się przesuwać niżej. Na magicznym obrońcy. Nie cię, nie liszę. Liszę nie. Lisze tylko bugować potrafią. Zresztą tam na single playerze tam mógłbym przymknąć na to oko, wiadomo, ale wolałbym nie wykorzystywać tego buga tak czy siak. Dobra. Złoto jeszcze bym sobie wypełnił bardziej jak można i metal. Albo krychę. Więcej kawalerii, więcej kawalerii. Kawaleria tu, szkielety tu. Zombie też tu. No, sporo metalu, no to może tutaj pomorfujemy was. Jak mamy tak dużo metalu, no.
Dobra, stoicie tu. Jak zbiorę was więcej, to w końcu wezmę tam część na lewo, później część na prawo i wszystko zniszczę. Jeszcze sporo czasu mam, bo chciałem się z tym odcinkiem tak w miarę sprawnie wyrobić, bo dzisiaj dosyć ważny stream u pewnego jegomościa z pewnej dobrej gry. By trzeba to obejrzeć koniecznie, zwłaszcza, że będzie ogrywał mapkę, którą robiliśmy osobiście, co się tam w zasadzie to w 95% to Pyrek ją zrobił. Ja to tam na samej mapie to tam ledwo co skubnąłem, a tam co prawda coś tam popisałem, jakichś tekstów trochę, ale też tam nie wiem, może z połowę tylko. Dobra, T5 może się robić, możemy zrobić noc, Mithril jest, to jest, tego nie potrzebuję. Jakbyśmy doszli nieumarłymi do takiego momentu, w którym byśmy mieli jakimś cudem złota za dużo, to można sobie za złoto przywoływać niewolników, zabijać ich sobie i zombiakiem zbierać po nich surowce, żeby dostać jakiś metal, kamień czy krychę, jakbyśmy chcieli. Też można taki myk zrobić. Jakby nas to interesowało. Dobra. I need more gold. Aha. Dobra, wejdźcie tam, zejdźcie niżej. Bohater niech sprawdzi artefakt. Nie było artefaktu żadnego po tym drugim bochciu? To co to? 10% większa szansa na wykastowanie spela. Troszeczkę zachęcające, ale po tej mapie nie będzie mi to już potrzebne. Buty bym chciał. Jeszcze możemy artefakty wyczaić z tego miejsca. Tam będzie jeszcze wrogi bohater. Nie umarły chyba. Weźmy część armii i poślijmy tam. Probierzemy was, żeby tu uzupełnić dziurę. Dobra. Te zombie wszystkie stąd. Do złota. Więcej złota. No, tu jest bohater, który ma dziki ogień najwidoczniej. Prawdopodobnie ma artefakt, który daje mu szansę na rzucenie tego. Niestety go nie dropnął. No trudno. Szkoda. Może obok wieży nie przeleci. Tylko że te wieże też czasami mają problemy z celnością. A właśnie. Ale dobra, w sumie ta ważka i tak by zaatakowała te wieże i tak. Tutaj ustańcie się koniecznie, żebyście osłaniali mi bochcia. Charyzma już prawie na maksa. Trade'a nie bierzemy, nekromancję cały czas i możemy sobie robić pod F8, na przykład sobie zrobię mroczną burzę. Za darmo, znaczy za darmo, za manę, ale nie będę musiał wykorzystywać, przede wszystkim nie będę musiał robić tego buffa, to jedna sprawa, druga sprawa, nie będę musiał tutaj za 100 krychy kastować tego. Hełm plus 5 do pancerza, no będę wolał zamiast tego, bo będę miał tak czy siak max dowodzenia za chwilę. Ten zwykły trollowy pierścień. Nie wiem, co z tego wszystkiego jest najwięcej warte, więc to po prostu zostawię. Dobra, wylecicie tam zniszczyć. I wylecicie tam zniszczyć. Mogę zostawić olbrzyma. Posłać resztę. Bohater niech się tutaj wycofa. Te dadzą radę? Dadzą radę, nie. Dosyć mocni, liszy sporo, nasiała sporo, no 8.
Ale i tak DPS-u mają. Właśnie, tutaj wolę sobie skitrać jakieś wieże. Zamiast normalnie, legitnie się pobudować, w T4 został, do T5 nigdy nie doszedł, bo mu jakichś budynków brakowało konkretnych w taki typowo botowy sposób. W sumie to zniszczę te kopalnie. Myślałem o ich przejęciu, ale zniszczę je. Tutaj widzę masę cieni. Doom is at hand. Wszystko się zgadza. I co? I GG. Tu zniszczone. Zniszczone. Prawie. Gitara. Tu zniszczone, zniszczone. No i tym razem nic nie trzeba było nawet czekać. Na tej mapie żadnej misji nigdzie nie było żadnego mauzoleum. A właśnie, muszę jeszcze coś dropnąć przecież. To może być drogie. To chyba nie będzie drogie. Mam nadzieję. Dropuję. Biorę. 570 expa poziomu dodatkowego nie zdobyłem po walce. Lisz. Piątopoziomowy. Super. Może być. Rycerz Zagłady. Piątopoziomowy. Czwartopoziomowy, tak. Chociaż kombat ten sam, dobra, biorę tego z czwartym levelem. Będzie tańszy. Okej. No i dobra, i myślę, że w tym momencie byśmy odcinek zakończyli. Może i trochę krótszy będzie, ale to nic. W kolejnym odcinku sobie zrobimy polowanie na jaszczurki i najazd na wioskę Srati prawdopodobnie. Czy prawdopodobnie w sensie te dwie misje w jednym odcinku będą. Tak mi się wydaje, bo one chyba jakoś zbyt czasochłonne nie były. Chociaż w pewności nie pamiętam. Item stash. Zakładamy to, wytracimy ten pancerz. Możliwe, że będzie trzeba skorzystać z tych kupców tutaj i posprzedawać jednak te syfy. To jest fajne. Ja bym sobie to zostawił, bo w pewnym prędzej czy później będę chciał się bohaterem bić wręcz jednak. Prędzej czy później będę musiał się nim bić nawet. Także ten miecz jest całkiem fajny. A to jeszcze miałem wziąć zamiast tego, nie? Regenerację. Czy nie regenerację, tylko generację kryształu i kamienia. To się bardzo przydam. Zwłaszcza na Andezie. Teraz tam miałem problemy trochę z kamieniem. Na starcie dzięki temu tego problemu nie będzie. A krychy też nigdy za mało, jak się gra Undeadem. Się robi cienie i lisze. Coś bym sprzedał, tylko ja bym posprzedawał takie najtańsze rzeczy, żebym wiedział, że najmniej jakby stracę na tym tutaj. Na przykład to jest za 3 korony, tam gdzie indziej może bym za 5, za 6 może sprzedał, za 17 trochę więcej, to są takie trochę droższe rzeczy. Powiedzmy, że to za 17 sprzedam, resztę bym sobie zostawił, wymienił na inne, zobaczymy ile będzie warta reszta. Te zbroje też sprawdzę przy okazji. Dwadzieścia jeden. 15 za te zbroje tylko. Ona nie jest taka zła. Jest taka jeszcze inna fajna zbroja, która dawała chyba 20 albo 25 pancerza aż i chyba życia tam jeszcze z 20 czy coś takiego. W polskiej wersji językowej była taka zbroja, która dawała zdrowia chyba 200 aż. W polskiej wersji w ogóle dużo silniejsze artefakty były porobione, za silne. Jest jeszcze taki płaszcz fajny, którego Renegat w ogóle znalazł i go sprzedał. Jeden z lepszych w ogóle przedmiotów, jaki można było dostać, dawał plus 15 do odporności, plus 10 do odporności na magię i plus 5 do pancerza. Są takie szaty, które właśnie też są podzielone na takie jakby taka zwykła, lepsza i najlepsza. Coś jak te trollowe pierścienie i on właśnie tę najlepszą znalazł. Najsłabsza jest taka, co zwiększa po prostu odporności chyba o 5. Kolejna jest właśnie taka, co chyba odporności o 10. I możliwe, że jeszcze coś do tego. I ta najlepsza odporności o 15, odporność na magię 10 i pancerz 5. To jest naprawdę spoczko, płaszczyk bardzo sporo daje.
Jakby się taki płaszczyk udało zdobyć, to bym chętnie go nosił. Zdecydowanie bardziej niż taką zbroję. Zresztą tamten płaszcz nie daje żadnych minusów do kastowania, a prędzej czy później się tego zestawu do kastowania jednak pozbędę. Będzie trzeba polegać na czymś innym. Także tę zbroję na razie zostawię, bo nie mam nic... nic powiedzmy lepszego. To wiem, że jest za 17 można sprzedać, to nie wiem za ile będzie i to zostawiam. Zobaczmy teraz, za ile to byście chcieli, za trójkę, no to sprzedajemy. To za 17 też sprzedam, dobra, trochę mięsa sobie zrobiliśmy. Dobra, na ten moment to byłoby tyle. Nic tutaj się, no będziemy jeszcze sobie polowali na te jaszczurki, spróbujemy sobie reputację u Imperium zwiększyć. Tam później jak dojdziemy do Kalpazotl, to tam musimy podjąć decyzję, czy chcemy z Imperium atakować Srati, czy chcemy Srati bronić przed Imperium. Teraz jako, że w pierwszej kolejności zająłem się nową Salentią, to w tym momencie nie wiem, czy Srati chciałoby z nami gadać, jako że jesteśmy z nimi chyba już w tym momencie wrogami, a nie neutralni. Tak jest, jesteśmy wrogami z nimi, więc w tym momencie już jest za późno. Jakbyśmy chcieli się sprzymierzyć ze Srati, to musielibyśmy nową Salentię kompletnie zignorować od razu do Kalpazotl. Tam musielibyśmy wtedy pogadać z nimi i im pomóc w obronie. I wtedy można byłoby się wrócić tutaj i to niby porobić. Ale tylko te dary pierzastego węża moglibyśmy chyba zrobić. Jakbyśmy próbowali polowania na jaszczurki czy rajd na wioskę Srati, to wydaje mi się, że od tego byśmy mogli te allies jednak stracić i by się to na friends by się zmieniło. Bardzo możliwe, że gdybym cały czas broniłbym sobie tę wyspę przed demonami, to byśmy sobie w końcu nastakowali reputację u wysokich elfów na tyle mocno, że może nawet by się to zmieniło na friends i później na allies. Możliwe, że w ten sposób dałoby się faktycznie z wysokimi elfami dogadać. Byłoby spoko. No bo mrocznych elfów jeszcze można by niby sprzymierzyć, tylko że tam u nich jest groźnie, bo oni tam jakieś lasy zabójców mają. Ja tam kojarzę, że dosyć stresująco tam było u nich. Także wolałbym jednak nie starać się o dobre relacje z mrocznymi elfami, tylko właśnie bym chciał wysokie elfy prędzej, albo leśne może nawet elfy, nie wiem, zobaczymy, czy tam się z nimi uda coś. Dobra, na ten moment to wszystko, drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał, serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków z tej oraz innych serii na tym kanale, ja byłem Skorpion Piąty, pozdrawiam i polecam, na razie.